Na tym filmie zajmiemy się tematem standaryzacji zmiennych ilościowych w programie SPSS. Jak sama nazwa mówi, standaryzować, czyli przekształcać, można zmienne ilościowe. W naszym przypadku będzie to zmienna wiek oraz wzrost, ponieważ one są wyrażone w pewnej określonej jednostce. Wiek przykładowo może być określony w pewnych ukończonych latach, a wzrost tutaj może być określony w centymetrach. I teraz musimy wiedzieć, że ta standaryzacja polega na przekształceniu wartości obu tych zmiennych przykładowych ilościowych tak, aby miały średnią równą 0 i odchylenie standardowe równą 1. Jeżeli bez powiedzmy tego przekształcenia chcemy dowiedzieć się, jakie statystyki opisowe mają te dwie zmienne ilościowe, to możemy je zaznaczyć, wybrać do analizy, kliknąć opcję i zaznaczyć to średnią i odchylenie standardowe. Jeżeli te dwie opcje wybierzemy, to na pewno otrzymujemy wartości, które dotyczą średniej i odchylenia standardowego dla każdej z nich z osobna, oczywiście tu z podaniem liczby ważnych obserwacji. A jeżeli byśmy chcieli porównywać ze sobą wiek i wzrost w jakikolwiek sposób, to musimy te dane przekształcić, aby miały tą średnią równą 0 i odchylenie standardowe 1, ponieważ nie można porównywać wieku w latach z zmienną, która się nazywa wzrost w centymetrach. Dzięki temu będziemy mogli porównywać zmienne o różnych jednostkach i skalach w bardziej ujednolicony sposób. W SPSS-ie proces standaryzacji można wykonać przy użyciu wbudowanych funkcji. Tą funkcją w naszym przypadku będzie dokładnie opis statystyczny, statystyki opisowe w ramach tutaj zakładki analiza, czyli tego samego miejsca, co zaznaczaliśmy, ale wystarczy zaznaczyć opcję zapis standaryzowane wartości jako zmienne i do tych zmiennych, które chcieliśmy zestandaryzować, do naszej bazy dopisane zostaną nowe zmienne, które mają przedrostek z. Wartość z oznacza, że to jest zmienna zestandaryzowana o nazwie wiek. I jak widzimy, te zarówno jedna, jak i druga staje się zmienną, która początkowo mogła przyjmować wartości, załóżmy, skokowe, a teraz ma wartości ciągłe, czyli należy do zbioru liczb rzeczywistych. Generalnie wartości z zakresu od minus 3 do plus 3 to są wartości, z którymi najczęściej będziemy mieli do czynienia. Należy zauważyć, że każda wartość w nowej zmiennej tej albo tej wyrażana jest jako liczba, która określa, ile odchyleń standardowych dana wartość jest oddalona od średniej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak liczone są te wartości, skąd one się wzięły, to bym powiedziała, że na przykładowo dla pierwszego wyniku dana wartość została zmniejszona o średnią arytmetyczną, która wychodzi na tym zbiorze. I ta różnica, dany wynik minus średnia, zostaje podzielony przez odchylenie standardowe, które wychodzi dla tego zbioru. Stąd się wziął ten wynik zapisany i możemy powiedzieć, że przykładowa interpretacja tego, załóżmy, pierwszego wyniku oznacza, że ta konkretna wartość zmiennej wiek jest odchylona od wartości średniej o niemal połowę odchylenia standardowego od średniej i jest to wartość, która jest wyższa od średniej o połowę tego odchylenia standardowego. Jeżeli wartość przykładowa tutaj wzrostu jest na minusie i wynosi minus 0,85, oznacza to tyle, że ten wynik rzeczywisty, czyli 167 cm, jest oddalony od średniej o 0,85 odchylenia standardowego, jest to wartość niższa od średniej. Kiedy standaryzowane są przynajmniej dwie zmienne, można dokonać takiej wstępnej analizy, jak bardzo dana obserwacja jest oddalona od wartości średniej. Możemy tutaj przykładowo zauważyć, że obserwacja o numerze 17 jest to obserwacja, która jest odchylona od wartości średniej, zarówno pod względem wieku i wzrostu, o więcej niż jedno odchylenie standardowe.
W skrócie można powiedzieć, że standaryzacja i tworzenie nowej zmiennej pochodzącej już tutaj z rozkładu normalnego, zero-jedynkowego, ułatwia analizę i porównanie danych. Pozwala na zrozumienie, jak daleko od średniej tutaj wychodzącej na tych danych wejściowych znajdują się wartości konkretne, pierwsze, drugie, trzecie, które byśmy nie chcieli, w jednostkach odchyleń standardowych.